Dzisiaj, kontynuując serię na temat neurotransmiterów, opowiem o glutaminianie. Glutaminian to jeden z najważniejszych neurotransmiterów i w ogóle aminokwasów, którego znajduje się bardzo dużo w naszym ciele. Zanim dojdziemy do funkcji związanych z układem nerwowym, zaczniemy od standardowych po prostu działania glutaminianu czy kwasu glutaminowego i jak on właśnie występuje też w diecie i w naszym ciele. Kwas glutaminowy, który spożywamy normalnie w diecie, jest aminokwasem, którego spożywamy około 20 g dziennie. Jest on potrzebny w produkcji i syntezie białek, jest potrzebny właśnie dla produkcji energii w mózgu i to zaraz do tego oczywiście dojdziemy. Glutaminian też, czy glutamina, kwas glutaminowy wspiera też zdrowie enterocytów i tutaj też na przykład dlatego glutamina często jest stosowana jako suplement dla zdrowia jelit, czyli żeby po prostu te komórki jelit właśnie regenerować. Tutaj pod względem glutaminianu jest on też ważnym elementem pod względem sytości i wspierania apetytu, ponieważ sam sobie glutaminian mocno odpowiada za smak produktów na przykład mięsnych, ale też fermentowanych, ponieważ fermentacja czy inne takie metody obróbki zwiększają poziom glutaminianu, co też wpływa na smak, ale też może on wpływać na apetyt, jak i sytość. Dziennie spożywamy około 20 g glutaminianu, jednak w naszym ciele znajduje się go aż 2 kg w mięśniach, wątrobie i innych narządach, więc jest go naprawdę dużo. Glutaminian jako glutaminian sodu jest uważany za bezpieczny, jednak może wywoływać czasem objawy u osób, które mają zaburzenia bariery krew-mózg, czy też enzymu GAD, który w chorobach autoimmunicznych na przykład jest tutaj zaburzony. GAD konwertuje glutaminian do GABY, czyli tego neurotransmitera uspokajającego. Czyli tutaj mamy ten pobudzający neurotransmiter, który przekształca się w uspokajający i to jest taki mechanizm też obronny przed nadmiarem glutaminianu, ponieważ nadmiar glutaminianu jest na pewno szkodliwy. No i glutaminian jest głównym neurotransmiterem, który jest potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, dla pamięci, dla funkcji kognitywnych, więc to nie jest tak, że glutaminian jest po prostu zły. Odpowiedni jego poziom jest konieczny, żebyśmy mieli po prostu prawidłową pracę mózgu, pamięć, energię i tak dalej. Nadmiar oczywiście jest szkodliwy, jak ze wszystkim. No i nadmiar glutaminianu jest związany z wieloma chorobami, z chorobami psychicznymi, z depresją. W depresji może być nadmiar glutaminianu, w schizofrenii, w zaburzeniach funkcji kognitywnych, funkcji motorycznych. Może się także przyczyniać do chorób neurodegeneracyjnych, co jest bardzo też ciekawym mechanizmem. No i co ciekawe, w przypadku uszkodzeń mózgu, jakichś tam kontuzji powiedzmy i tak dalej, nadmiar glutaminianu właśnie to nadmiar glutaminianu przyczynia się do uszkodzeń tych mózgu, bo tutaj te mechanizmy usuwania nadmiaru glutaminianu są uszkodzone, czy też po prostu bariera krew-mózg jest uszkodzona i glutaminian z krwiobiegu, z ciała dostaje się do mózgu, co jest niewskazane, niezdrowe. Tutaj też podczas stanów zapalnych mózgu glutaminian może być źródłem energii. Są też transportery, które usuwają ten glutaminian. GAD też konwertuje glutaminian w GABę, ale jeżeli to zawodzi, mamy niedobory właśnie witamin z ruchy B i tak dalej, inne rzeczy, stany zapalne, to ten nadmiar glutaminianu występuje. No i jakie są objawy nadmiaru glutaminianu? Jest ich naprawdę dużo, bo to są stany lękowe, depresja, zespół niespokojnych nóg, bóle głowy, bezsenność, problemy z koncentracją, zmęczenie, zwiększona wrażliwość na ból, chroniczne zmęczenie, migreny, udar, czy też nawet zespół stresu pourazowego, więc jest naprawdę dużo objawów nadmiaru glutaminianu. Oczywiście ciężko to zdiagnozować też jednoznacznie, że to jest sam problem z glutaminianem. Nie ma też badania glutaminianu, nie wiem, we krwi czy innego, które moglibyśmy u siebie zdiagnozować, ale być może może to się przyczynić do tego, jak sprawdzałem po prostu, jak nasze neurotransmitery działają i jakie mamy tam zaburzenia w ich równowadze. No i pod względem glutaminianu też jest on ważny w odczuwaniu bólu i zmniejszanie jego poziomu może być może zmniejszać odczuwany ból i nadmiar glutaminianu też jest powiązany z cukrzycą zarówno typu pierwszego i drugiego, jak i uszkodzeniami trzustki. No i jak chronić się też przed nadmiarem glutaminianu? Na pewno dbać o odpowiedni poziom GABY, zmniejszanie stanów zapalnych, tak ogólnie zdrowy styl życia, aktywność fizyczna. No i z suplementów jest trochę, które mogą tutaj pomóc. Jest to imbir, witamina C, koenzym Q10, waleriana, L-teanina, czyli takie, które wpływają na GABA, czy witamina B6, ale no przede wszystkim zdrowy styl życia, balans neurotransmiterów jest tutaj najważniejszy. Także tak wygląda glutaminian, jeden z najważniejszych neurotransmiterów, który w nadmiarze oczywiście może być bardzo szkodliwy, ale tak samo w niedoborze. Więcej informacji na temat pracy mózgu, biohackingu, zdrowego stylu życia znajdziesz w moim newsletterze, w kursie na temat poprawy pracy mózgu. Tam Cię zapraszam i widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.